Aby tego dokonać, niezbędnym jest zniszczenie szyszynki. Podążałem tym tropem i ze zdumieniem odkryliśmy, że szyszynka jest najwrażliwszą częścią naszego układu nerwowego i naprawdę bardzo wyczulona na cztery rzeczy. Aluminium, glifosat, fluor i Wi-Fi. To, co odczuwam, co obserwuję oraz to, co testujemy w naszym systemie AOT, jest tym, że ludzie mają poważnie zwapnione szyszynki. I gdy prezentowałem anatomię na naszych kursach, okazuje się jasnym, że szyszynka jest odbiornikiem wyższych pól energetycznych oraz tłumaczy je na myśli i odpowiada za cały system odpornościowy, układ hormonalny i tak dalej i tym podobnie. To wszystko nauka. Zdumiewające jest to, że przemysł telekomunikacyjny wybrał częstotliwości spośród szerokiego ich wachlarza, które są dla nas absolutnie destruktywne, a zwłaszcza dla szyszynki. Nie mogli lepiej wybrać niż 2,4 GHz. Końcowym punktem, kiedy wdycha się aluminium, co robimy poprzez program geoinżynierii oraz glifosat w łańcuchu pokarmowym. To glifosat i aluminium połączone razem we wnętrznościach oraz krwioobiegu formują sześć różnych związków chemicznych, gdzie aluminium i glifosat są zaszczepione razem. A końcowym celem tego wszystkiego jest szyszynka. Jest to opublikowane, a nie moje wymysły. Co potrzebne tej mieszance, aby właściwie wejść do mózgu, to otwarcie bariery krew-mózg. A obecnie częstotliwości z Wi-Fi robią dokładnie wszystko, by otworzyć tę barierę. Również toksyny, jakie zazwyczaj zostają w krwioobiegu i ciele, poniżej szyi, a teraz dostają się do mózgu w bardzo łatwy sposób. I dotyczy to wszystkich toksyn. Kiedy przeanalizujesz to wszystko, dochodzisz do wniosku, że albo musiała to być wyjątkowo inteligentna grupa naukowców, którzy stworzyli taki protokół, aby fluoryzować wodę pitną, spryskiwać powietrze nanocząsteczkami aluminium, umieszczać glifosat w jedzeniu i aktywować to iskrą odpowiednich częstotliwości. Zajęło mi 20 lat, aby odnaleźć w tym idealny sztorm, jaki tym wytworzono. I czy to przez przypadek, co jest możliwe, iż wystarczająco durnych ludzi pojęło złe decyzje w przeciągu lat? Wciąż mam nadzieję, że przynajmniej część tego jest prawdą. Albo zostało to zorganizowane przez bardzo inteligentną grupę destruktywnych umysłów. Lub w to, co też mogę uwierzyć, iż jest to całkiem możliwe, że istnieje jakieś wyższe pole świadomości, które może być zarówno zestrojone ze światłem i działaniami potwierdzającymi życie, bądź całkowicie destrukcyjne jak fenomen Adolfa Hitlera i innych, którzy pod wpływem czegoś absolutnie mrocznego i destrukcyjnego. Wierzę też, i jest to bardzo prawdopodobne, że wystarczająco naukowców oraz polityków znalazło się pod wpływem tych wyższych pól i zachowują się adekwatnie do tego, właściwie nie zdając sobie sprawy na poziomie ludzkim, dlaczego robią to, co robią i czym to skutkuje. Dobrym przykładem jest sieć 5G w pewnym sensie. Umieszczanie tego wzdłuż ulic to jeden problem. Lecz umieszczanie tego na satelitach, za przyzwoleniem rządu, objęcie całej planety taką częstotliwością, która nigdy nie była sprawdzona pod względem bezpieczeństwa, jaki może mieć wpływ na insekty czy ptaki. Nigdy nie było to sprawdzane względem czegokolwiek. I aby to zatwierdzić, jest czymś nie do pomyślenia dla kogoś, kto ma trochę pozostałości szarych komórek. A politycy w Białym Domu i innych krajach są w zmowie odnośnie tego, co można by jedynie wytłumaczyć tym, iż ich mózgi są pod wpływem jakiegoś o wiele wyższego pola, że nie mogą być ludźmi z natury, ponieważ ludzka natura zawsze jest potwierdzeniem życia, miłująca i chcąca żyć oraz współistnieć harmonijnie z biosferą oraz całym życiem.
Także istnieją pewne niepokojące myśli odnośnie tego, ale mam nadzieję i obstawiam, że to tylko przypadek oraz że wystarczająca ilość tępych ludzi popełniła adekwatną ilość głupich decyzji i że jeśli wystarczająca ilość nas się ocknie i wskaże im, że można to odwrócić, Wi-Fi może zostać wyłączone w jednej sekundzie i byłoby po problemie. Glifosat może zostać zakazany jutro. Mamy to w wodzie, na stole od wielu lat, jednak można to zakończyć. Program smug kondensacyjnych może być zatrzymany od tak. Więc dobrą rzeczą jest to, że pozytywne rozwiązania, jakie są obecnie uciszane, są wszędzie. Mogłyby stać się normą od jutra w ciągu następnych 24 godzin. Można by odwrócić planetę ze stworzenia, jakie jest zagrożone na wszystkich poziomach, w raj, w ciągu 24 godzin i wciąż jesteśmy tego blisko. Ogólnie jestem pozytywnie nastawiony. Wiem, że w końcu wszystko się zmieni, ale niestety najpierw trochę się pogorszy, zanim pojawi się wola na zmiany. A wtedy, gdy to nastąpi, będzie tu raj ponownie. Nie ma co do tego wątpliwości, ale wynikną szkody uboczne, zanim do tego dojdzie. Co to za grupa ludzi bez pamięci? Cała wasza pamięć teraz zanika. To część programu, jaki jest na nas nałożony. Abyśmy bardziej polegali na komputerze i telefonie w zakresie uzewnętrzniania pamięci. Ale komputer zapamiętuje tylko to, co tam umieścisz, a jest wiele rzeczy, których tam nie lokujesz, o których zapominasz. A nauka i pamięć trzymają się razem. Jeśli nie ma pamięci, to nie ma uczenia. A jeśli mamy całą ludzkość, która nie potrafi się już uczyć, nastaje dewolucja. To jest cena, jaką płacimy. Nikt z nas nie wie, skąd pochodzi nasza energia życiowa. I z jakim polem jesteśmy połączeni, jaki przez nas przechodzi. Mam nadzieję, że to Bóg, jak w wielu ludziach, jakich widuję. Myślę, że kilka ludzi, o jakich wspomniałem, znajdują się pod mrocznym wpływem. Jest to stosunkowo mała liczba. Ale zwykle są to głównie ludzie na stanowiskach związanych z władzą i pieniędzmi. Jednak nasza liczebność, którzy nie są zawładnięci tym polem na stałe, jest znacznie większa. I po prostu będzie poniżej tego punktu krytycznego. Czytał Sławomir Knapikowski.